roku Wege Happening to taka gra wstępna przed wegetariadą? Tak to można określić, że tak, takiego jeszcze nie słyszałem tutaj podtytułu do naszego tutaj działania. Tak, Happening, gramy, śpiewamy kulturę, gramy na różnych instrumentach, głównie oczywiście z tego co widzimy to są gitary, przeważają. Jednak oczywiście mamy też bębny, prawdopodobnie pojawią się jeszcze inne instrumenty. No to już taka właśnie nasza tradycja zaczyna się robić. To jest drugi raz już wykonujemy tuż przed wegetariadą właśnie ten utwór, który no, stał się kultowy zarówno w Jaworze, jak i w ogóle w Polsce i przez to dla Jawora również. Najbardziej rozpoznawalny utwór naszego zespołu i chyba najbardziej rozpoznawalny utwór, który kojarzy się z Jaworem do pewnego stopnia. I okazuje się, że w tamtym roku no, ta inicjatywa, ten happening cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego pomyśleliśmy sobie, że bardzo ważne, żeby go powtórzyć, a to zwłaszcza nasz Bartek, nie widać go tutaj, bo on zajęty tam serwowaniem i przygotowywaniem różnych właśnie smakołyków. Tu właśnie mamy przecież wegebudkę, byłeś głodny. I to on mówi, no słuchajcie, no ale to nie może być tak, że po prostu nie będzie w tym roku znowu grania przed wegetariadą naszej kultury. Kultura musi być, kultura jest z nami. O, jest Bartek. Kultura jest z nami. O, Bartek, chodź, pokaż się. Tak, to właśnie on tak naprawdę tutaj bardzo, bardzo zabiega o to, żeby te rzeczy kulturalne i jak najbardziej zmysłowo, smakowite, tak się to pojawia. Co szef kuchni poleca dzisiaj do tego grania? Dzisiaj mamy boski bigos kuflowski, znany już w trzech światach. Do tego burgerki z tofu, z falafelkiem, tortilki, całe pyszności. Plus tego kolorowa paleta barw. Czyli pełna pojów. Pełna kultura, a będzie rekord? Będzie rekord, tak. Liczymy dzisiaj. Ja już widzę, że już jest więcej ludzi jak w tamtym roku. Także bijemy rekord. No. Bądźcie z nami. Spotykamy się na wegetariadzie, 8 wegetariadzie w parku miejskim. Bawimy się już od południa do północy co najmniej, a może jeszcze dalej, jeżeli ktoś będzie chciał. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Gaga też będzie, zielone żabki też. Tak, tak. Będziemy troszeczkę w innej konfiguracji, dlatego że zagramy koncert pod tytułem Zamek nadaje vibe, czyli to będzie po prostu, będą to połączone siły członków zespołu, zespołów takich jak Radykalna Wieś, Gaga Zielone Żabki, Positive Vibration, to jest mister, który zakładał ze mną Zielone Żabki, bardzo rzadko występuje publicznie, także to jest taki bardzo ciekawy moment będzie na tej scenie. Tak, także zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
jestem.